W dniu dzisiejszym odbieramy odcinek drogi na terenie gminy Brochów. Jest to odcinek realizowany w ramach rządowego programu Polski Ład. W ramach zadania rozbudowaliśmy niespełna 100 km odcinka drogi. W ramach zadania zrealizowaliśmy następujące prace. Wykonaliśmy wymianę praktycznie całkowitą konstrukcji jezdni. Ułożyliśmy nowe warstwy konstrukcyjne, nowe warstwy asfaltowe. Docelowo szerokość jezdni to 6 metrów z dwoma pasami ruchu po 3 metry. Został wybudowany jednostronny chodnik o szerokości 2 metry i jednostronne pobocze o szerokości 1 metr. Wybudowana w ramach zadania została kanalizacja deszczowa, co zdecydowanie poprawi odwodnienie pasa drogowego. Przebudowaliśmy również dwa skrzyżowania z drogami gminnymi. Są nowe przejścia dla pieszych. Dodatkowo przejścia dla pieszych zostały doświetlone. Mamy nową organizację ruchu stałą, oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe. To jest jedna z najważniejszych dróg w gminie Brochów, jedna z najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców. W tej inwestycji chodziło o to, żeby poprawić jakość życia mieszkańców gminy Brochów. Nie tylko mieszkańców Janowa, ale tych wszystkich, którzy tą drogą dojeżdżają do urzędu gminy, dojeżdżają do ośrodka zdrowia w Brochowie, odwiedzają swoich zmarłych na cmentarzu. Ta droga ułatwi, ta odbudowana droga ułatwi życie mieszkańcom całej gminy Brochów, która dynamicznie się rozwija, a ja mam satysfakcję, że to jest kolejny mocny przykład tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wspierał w sposób szczególny mniejsze miejscowości, bo do gminy Brochów, na konto gminy Brochów nigdy nie trafiały tak duże dotacje rządowe. To jest najlepszy czas, który pozwalał inwestować i starostwu powiatowemu w Sochaczewie, które otrzymało dotację właśnie na tę drogę, ale ponieważ jesteśmy w Brochowie, to przypomnę, że rozbudowa ośrodka zdrowia, to cały szereg dróg na terenie gminy Brochów, to remizy strażackie, to kanalizacja, to wsparcie wielu inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców gminy Brochów. Cieszę się, że droga powiatowa na terenie gminy Brochów została odremontowana, zostało poprawione bezpieczeństwo. Ja tak postrzegam swoją misję poselską, swoją służbę poselską, nie tylko poprzez pilnowanie tych spraw ogólnopolskich, ale wspieranie takich inwestycji, które dzieją się w małych miejscowościach, bo tą drogą, na której się teraz znajdujemy, mieszkańcy Janowa, ale i inni mieszkańcy gminy Brochów przejeżdżają codziennie. Tą drogą rodzice dowożą swoje dzieci do szkoły w Brochowie. Tą drogą mieszkańcy przyjeżdżają do urzędu gminy. Tą drogą mieszkańcy przyjeżdżają do rozbudowanego, też przy wsparciu rządu, ośrodka zdrowia w Brochowie. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Brochów. Cieszę się, że ta inwestycja realizowana przez starostwo przy wsparciu urzędu gminy była korzystna dla mieszkańców. Dziękuję pani staroście Jolancie Gonta, wszystkim, którzy wspierali tę inwestycję i mamy kolejny mocny przykład, taki konkret, jak programy rządu Prawa i Sprawiedliwości pomagają w rozwoju małych miejscowości i też pozdrawiam szczególnie tych mieszkańców, którzy mieszkają bezpośrednio przy odbudowanej drodze, bo dla nich to oznaczało trochę uciążliwości, ale myślę, że warto było poczekać. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że dzisiaj możemy przekazać mieszkańcom gminy Brochów i nie tylko tym wszystkim, którzy odwiedzają gminę Brochów, jakże ważny odcinek drogi. Odcinek, który został przebudowany z pozyskanych środków, które stanowiły 95% wartości inwestycji. To bardzo, bardzo ważny program i bardzo pomocny samorządowi, zwłaszcza samorządowi powiatowemu, bo 5% wkładu własnego, które jeszcze dzieli się na pół z gminą, to są naprawdę niewielkie pieniądze, a inwestycja, która została wykonana, jest inwestycją bardzo ważną, bardzo potrzebną i bardzo kosztowną. Zarząd powiatu sochaczewskiego bardzo mocno współpracuje z
ze wszystkimi gminami. W ciągu ostatnich 2 dni praktycznie mieliśmy dobre informacje dla mieszkańców całego powiatu, można powiedzieć, bo kilka dni temu oddawaliśmy w mieście Sochacze, w drogę ulicę Inżynierską. Wczoraj zostały, właściwie przedwczoraj został ogłoszony wynik naboru z kolejnej edycji, już 8 Polskiego Ładu, gdzie rozdysponowaliśmy 8 milionów złotych między gminy 3, między gminę Młodzieszyn, Rybno, Iłów. Dzisiaj jesteśmy w gminie Brochów, za chwilkę znajdziemy się w gminie Sochaczew, a później w gminie Teresin, czyli praktycznie wszystkie gminy z naszego terenu otrzymują w ramach realizacji zadań powiatowych kolejne wyremontowane bądź przebudowane drogi. Oczywiście nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie ta dobra współpraca między samorządem powiatowym, samorządami gminnymi, ale przede wszystkim między nami a rządem, który te programy przygotował, który znając potrzeby tak właśnie małych miejscowości, małych gmin, udzielił olbrzymiego wsparcia. Dziękując, przede wszystkim chciałam podziękować panu ministrowi Maciejowi Małeckiemu, naszemu posłowi, naszemu ambasadorowi, bo to dzięki jego nieustannym wsparciu otrzymujemy tak duże dotacje na jakże potrzebne naszym mieszkańcom inwestycje. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców to najważniejsze zadanie gminy Brochów. Modernizacja tej drogi to jedno z takich zadań, przy których realizacji samorząd gminy Brochów przekazał również środki na dokończenie tego zadania. Jest to bardzo ważna droga komunikacyjna dla mieszkańców gminy Brochów, prowadząca do szkoły, urzędu gminy, poczty czy cmentarza. Bardzo dziękujemy mieszkańcom gminy Brochów za cierpliwość przy realizacji tego zadania. Utrudnienia, które powstały podczas modernizacji, na pewno dały im się we znaki, ale w końcowym rezultacie jest oddana nowa droga, która będzie przez wiele lat służyć. W dniu dzisiejszym odbieramy kolejny odcinek drogi realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Jest to remont drogi Jeżówka-Skotniki. Długość wyremontowanego odcinka to powyżej 500 metrów. Zakres robót polegał na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drogi, wykonaniu warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej. Dodatkowo krawędzie, które były bardzo zdegradowane, zostały wzmocnione krawężnikami. Wybudowano również nowe pobocza, odmulono istniejące rowy. Cieszę się, że mieszkańcy gminy Sochaczew mają kolejny odcinek, ponad pół kilometra ważnej drogi na linii Jeżówka-Skotniki. Tu trafiła konkretna dotacja rządu Prawa i Sprawiedliwości. Te pieniądze wpłynęły na konto Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i przy współpracy rządu, starostwa i gminy Sochaczew mamy dzisiaj wykonane ponad pół kilometra ważnej drogi dla mieszkańców. Z tej drogi korzystają mieszkańcy Jeżówki, ale z tej drogi będą mogli korzystać też inni mieszkańcy, którzy będą chcieli sobie skrócić trasę właśnie z Jeżówki, z drogi krajowej 50 do Szymanowa. Kilka odcinków dróg przy mocnym wsparciu rządu zostało wyremontowanych. Ostatnie odcinki będą na tej trasie odbudowywane w przyszłym roku i to znaczy konkretne ułatwienie dla mieszkańców. Jak przy wielu innych inwestycjach drogowych w małych miejscowościach, podkreślam to, że programy rządu Prawa i Sprawiedliwości zmieniają życie w Polsce lokalnej. Ludzie korzystają z tej drogi w codziennym dojeździe do pracy, do szkoły, zawożąc dzieci, do sklepu, do ośrodka zdrowia. Jeśli droga jest w złym stanie, a tak było w wielu miejscach Polski, to dla ludzi oznaczało to utrudnienie w codziennym życiu. Kiedy mamy odbudowaną drogę, to jest komfort w codziennym życiu. Tak postrzegamy misję zmieniania Polski, ale w sposób solidarny, żeby ludzie, którzy urodzili się, mieszkają w mniejszych miejscowościach, mieli taki sam dostęp do dobrych dróg, do kanalizacji, do ośrodków zdrowia, do lepiej wyposażonych szpitali, jak ludzie, którzy mieszkają w największych miastach. Dziękuję za współpracę w tej ważnej inwestycji dla mieszkańców. Pani staroście Jolancie Gonta, wicestaroście Tadeuszowi Głuchowskiemu, radnemu powiatu Sylwestrowi Lewandowskiemu, panu wójtowi Mirosławowi Orlińskiemu. Wspólna sprawa, wspólna praca i
efekt najważniejszy, bo poprawa jakości życia mieszkańców. Szanowni Państwo, gdyby nie środki naszego rządu i wsparcie pana ministra Macieja Małeckiego, w ogóle by nas tu dzisiaj nie było, ponieważ remontu tej drogi by nie było. Ogromne wsparcie w wysokości 95% pozwoliło nam zakończyć jeden z etapów, ponieważ długa jest ta droga, która łączy 50 z Szymanowem poprzez Strugi i Skotniki. Jest ona bardzo ważna, bo tędy również ludzie, mieszkańcy z Jeżówki, z Wyczółek jeżdżą do kościoła w Mikołajewie. Bardzo się cieszę, że te środki wpłynęły. Nie tylko te. Ogromne środki płyną na drogi. Jako radny gminy Sochaczew bardzo cieszę się, że w tej kadencji ogromna ilość dróg została wyremontowana. Po drugiej stronie 50 chciałem tylko wspomnieć, że przez Jeżówkę wspólnie z gminą Sochaczew zrobiliśmy fragment drogi i dalej nie było nas stać. W tej chwili będziemy również robili drogę, która połączy 50 poprzez Jeżówkę z Gradowem. Też ogromne środki. Wszystko to robimy dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ułatwienia życia. Chciałem wspomnieć jeszcze chociażby o drodze, która łączy 50 z Rybnem, o rondzie, gdzie były wypadki śmiertelne. Wszystko to jest przy wsparciu, ogromnym wsparciu rządu. No i oczywiście przy dobrej współpracy z gminą Sochaczew, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi Maciejowi Małeckiemu, dziękuję również panu wójtowi Mirosławowi Orlińskiemu. Wielką radość przeżywamy dzisiaj, że kolejny odcinek drogi na terenie powiatu sochaczewskiego, gminy Sochaczew, zostaje oddany do mieszkańców, zostaje wyremontowany, zupełnie inna jakość tej drogi. Poprzednio jeździliśmy właściwie po rozsypującej się drodze, a teraz dzięki środkom rządowym, które tutaj do powiatu przychodziły, przychodzą i mam nadzieję, że będą jeszcze, poprawia się znacznie komunikacja. Znajdujemy się w takim szczególnym miejscu powiatu sochaczewskiego, bo to tutaj jest bardzo blisko autostrada, węzeł 50. Także każde te drogi, które tu są remontowane, niezależnie czy to drogi powiatowe, nawet czy gminne, my jako wójtowie je remontujemy, przyczyniają się do dynamicznego rozwoju tych miejscowości, do dynamicznego rozwoju powiatu sochaczewskiego. To jest taka południowa obwodnica powiatu sochaczewskiego, bo ona będzie biegła od Szymanowa, Teresina, aż w kierunku Nowej Suchej i w kierunku Skierniewic. Bardzo dziękujemy za przyznawane środki. Bardzo dziękujemy, że udało się to wyremontować. Uznajemy wszyscy, że na dzień dzisiejszy rozwój komunikacji, rozwój dróg jest to podstawowa, dynamiczna rzecz dla rozwoju gospodarczego tego rejonu. Serdecznie dziękujemy i prosimy o kolejne środki przyznawane nam, powiatowi i gminy, na remonty, przebudowy dróg. To kolejny odcinek drogi zlokalizowany na terenie gminy Teresin, który w dniu dzisiejszym będziemy odbierać. Jest to odcinek drogi powiatowej Dębówka-Zielonka. Realizacja tego zadania była wykonywana etapami. W latach ubiegłych wykonaliśmy 500 metrów i w roku bieżącym wykonaliśmy powyżej 550 metrów. W ramach przebudowy drogi wykonana została nowa podbudowa z kruszywa łamanego. Wykonaliśmy warstwy asfaltowe, warstwę wiążącą, warstwę ścieralną i pobocza do działek, które są zlokalizowane wzdłuż drogi. Wybudowane zostały zjazdy z kostki betonowej. Szanowni Państwo, w miejscu, gdzie się znajdujemy, jeszcze kilka miesięcy temu tak naprawdę nie było drogi. Tu było błoto, to był teren bardzo trudny do przejechania przy roztopach, przy opadach dla mieszkańców. To był teren tak naprawdę zamknięty dla tych, którzy chcieli skrócić sobie drogę od ulicy Szymanowskiej do obwodnicy Teresina. I dzisiaj jesteśmy na nowej, wygodnej, bezpiecznej drodze. Drodze, która ułatwi mieszkańcom codzienne życie. Ktoś, kto
porusza się tą drogą w swoim codziennym życiu, to tak naprawdę korzysta z niej 365 dni w roku. I tą drogą ludzie mogą łatwiej dojechać, żeby załatwić swoje sprawy. Dziś mamy wygodną, bezpieczną nawierzchnię. Kilka miesięcy temu tu było błoto, tu był teren bardzo trudny do przejechania. Cieszę się, że wspólnie mogliśmy tę inwestycję realizować. Kluczowe było wsparcie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Te pieniądze, które trafiły na konto Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i decyzja zarządu powiatu sochaczewskiego pod dowództwem pani starosty Jolanty Gonta, pana starosty Tadeusza Głuchowskiego o tym, żeby realizować inwestycje właśnie tutaj w Teresinie. Ale też bardzo mocny głos, który płynął z Teresina od pana przewodniczącego Jana Łopaty, pani radnej Anety Sowińskiej. Cieszę się, że współpraca gminy jest dzisiaj z nami, przedstawiciel pana wójta, pan Marek Jaworski. To jest rzecz bardzo ważna dla mieszkańców, bo ona ułatwia codzienne życie, ułatwia codzienne dojazdy, codzienne funkcjonowanie ludzi, którzy właśnie gminę Teresin wybrali za swoje miejsce do życia. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy mieszkańcom gminy Teresin przekazać tak do użytku już wyremontowaną drogę, którą czasami roboczo nazywamy małą obwodnicą Teresina. To jest bardzo ważna droga, która zarówno jeśli chodzi o ruch tutaj lokalny mieszkańców, ale też osób, które przyjeżdżają do gminy Teresin, ta droga dla nich ma bardzo duże znaczenie. Oczywiście ma też olbrzymie znaczenie, jak i każda inwestycja drogowa w kwestii rozwoju całej gminy, a również i powiatu, bo drogi to jest podstawa, to jest infrastruktura, która musi zaistnieć po to, żeby można było pozyskiwać kolejnych inwestorów, po to, żeby można było tworzyć tutaj różnego rodzaju instytucje, siedziby firm. I dlatego tak ważny element właśnie jak droga, a szczególnie ta droga, dzisiaj staje się faktem. Staje się miejscem, gdzie bezpiecznie można podróżować. Ja dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do wyremontowania, przebudowy tej drogi. Szczególne podziękowania dla pana ministra Macieja Małeckiego za jego wsparcie, bo są to środki z Polskiego Ładu, które zabezpieczył w tak olbrzymich ilościach rząd polski. Dziękuję panu ministrowi, który zawsze o nasze sprawy tutaj mocno zabiega, dba, wspiera nas. Dziękuję też wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej drogi. Dziękuję powiatowemu zarządowi dróg i również wykonawcy. Cieszę się, że jest to tym razem wykonawca z naszego terenu. Bo zawsze powtarzam, że wykonawca z terenu, gdzie mieszka, szykując, przygotowując, realizując dane zadanie, robi to oczywiście również i dla siebie, i dla swoich bliskich i ma satysfakcję, że to jest cząstka jego pracy. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, a mieszkańcom życzę bezpiecznego korzystania przez długie lata z tej jakże ważnej drogi. Chciałam jeszcze szczególnie podziękować panu wiceprzewodniczącemu Janowi Łopacie za to, że tak mocno zabiegał o tą drogę. Tak często rozmawialiśmy zarówno z panią Anetą Sowińską, jak i z panem radnym wiceprzewodniczącym i myślę, że przekonanie zarządu do takiej decyzji nastąpiło głównie w wyniku właśnie starań tych dwóch osób. Bardzo serdecznie dziękuję. Ta droga była w fatalnym stanie. To była droga polna, ale miała status drogi powiatowej. O tą drogę walczyliśmy i w swoich programach wyborczych praktycznie ona była od 20 lat. Z tym, że dopiero obecny zarząd, w osobie w ogóle tutaj pani Jolanty Gonty i Tadeusza Głuchowskiego oraz osób, które tam w tym zarządzie zasiadają,
postanowili w ogóle nas wesprzeć, w ogóle, to znaczy nie tylko mnie, ale przede wszystkim w ogóle mieszkańców w ogóle tej gminy, dlatego że to mieszkańcy łącznie z wójtem, łącznie ze, proszę Państwa, z sołtysem tej miejscowości byli zainteresowani najbardziej w ogóle, żeby ta droga powstała, dlatego że ta droga głównie była przeznaczona także dla nich. W ogóle oczywiście inne osoby też z tego korzystają. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy sami widzicie, jak ta droga wygląda. To jest perełka. W ogóle uważam, że jest jedna z lepszych dróg w ogóle na dzień dzisiejszy w gminie Teresin. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy się przyczynili w ogóle do tego, żeby nam jako mieszkańcom gminy w ogóle pomóc. I dziękuję wszystkim, którzy tutaj są, ale także tym nieobecnym w ogóle, którzy także w ogóle mieli bardzo duży wkład w tym, że akurat jesteśmy w tym miejscu, możemy się spotkać i możemy się pochwalić tą inwestycją. Dziękuję serdecznie. W imieniu władz samorządowych, ale przede wszystkim mieszkańców gminy Teresin, Teresina, pragnę wyrazić swoją radość z nowej drogi, która powstała w dobrym czasie. Droga, która rzeczywiście czekała na realizację od wielu, wielu lat, tak jak mówili tutaj moi poprzednicy. Jest to piękne usprawnienie, połączenie dwóch arterii komunikacyjnych, drogi Szymanowskiej i obwodnicy traktu świętego Jana Pawła II. Droga, która przyczyni się też do atrakcyjności tych terenów, które już w tej chwili stają się małą strefą przemysłową, łączącą tutaj też dwie strefy z Teresinem Gajem. Teresin czekał na tę drogę, czekali mieszkańcy, czekali goście, którzy odwiedzają Teresin. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy przyczynili się panu ministrowi Małeckiemu, starostwu w osobie pani starosty, przewodniczących, panu Janowi Aleksandrowi Łopacie, który rzeczywiście tutaj mocno determinował możliwe działania, aby ta droga powstała.